Dzień dobry. Halo. Okej, na czym my to skończyli ostatnio? Na tym, że mamy nowego króla, nie? 35-latek, ma dobre zdrowie. Nie jest zbytnio wojakiem. Bardziej jest zarządcą. Co oznacza, że może mieć te dwa księstwa, które chcemy w sumie mieć pod sobą, czyli Upland i Östergötland. Wygląda na to, że nawracamy prowincje, które podążają jeszcze starym Asatru, niezreformowanym. Fakt? Czy tu jest... Czemu tu jest prawosławie? Fakt? Interesujące. To co? Zajmiemy się teraz tym nieposłusznym wasalem w Mercii, chyba że będziemy mieli jakiś problem militarny. Once the Kingdom of England. Jestem królem? A rzeczywiście. O. W sumie prawda, nie? Jak... przeprowadziliśmy inwazję na królestwo, to odebraliśmy gościowi królestwo. Coś w tym jest. Mamy 4 synów. Jeden jest chory. O ile pamiętam, Jaszczur Arnbjornsson jest tym, którego chcemy mieć jako następcę. No, chce być intrygantem, co? Ciekawe. Nie mam jeszcze 150 renomy, żeby wydziedziczyć tego typka. Więc w międzyczasie, panie Merci, panie księciu Merci, masz sojusz z Deubart, z tym typkiem, ze swoim wasalem i z moim wasalem. Mój wasal ci nie pomoże w mojej wojnie przeciwko tobie. Twój wasal i tak ci musi pomóc w twojej wojnie przeciwko tobie. Twój drugi wasal też. Więc w sumie tylko ten gość będzie mógł przyjść z pomocą. W sumie macie 3700 wojska, co? Dlaczego ty jesteś w pierdło? Nie mam pojęcia. Children's Luck Guardian. A, no tak. Synu, ty chcesz być naukowcem. Ciekawe. To moja matka cię będzie uczyć. Jaszczur chce być intrygantem. Mamy kogoś z takim wykształceniem, moją żonę, nie jest najlepsza w te klocki, ale ma szpiegowskie wykształcenie, więc będzie cię uczyć moja żona, twoja matka. Bezyprym, trzeci syn, ty chcesz być też intrygantem? No dobra. Nie, on chce być stewardem. Sorry. W takim razie ja cię będę uczyć, bo ja jestem dobry w te klocki, jak chodzi o bycie stewardem. Jedyny syn, który chce być wojownikiem. No, Alfr. Masz zajebiste wykształcenie, przekaż je mojemu ostatniemu synowi.
Możemy wezwać króla Danii na pojedynek. Raczej nas rozgniecie. Żeby uzurpować Wielkopolskę z jakiegoś powodu? No tak, mamy tu ziemię. Któryś z naszych wasali ma tu ziemię? Gotlandia? Gotlandia ma ziemię w Wielkopolsce. Nie wiem, jak to zrobiłeś, ale gratuluję. A Pomorze po prostu jest moim wasalem, nie wiem dlaczego. Ty byś nie chciał być wasalem? Nie. Kiedyś się zgodzisz, uwierz mi. Znaczy, zgodzisz. Kiedyś będziesz musiał się zgodzić. Independence, co? Słowiańscy populiści. A to będzie tutaj na terenach polskich, nie? Estońscy populiści? Gdzie oni niby są? To są estońscy? Ktoś tu musiał zmienić kulturę. Chłopi i ta pani, która ma roszczenie do angielskich ziem, chce mi odebrać koronę angielską, ok? Tylko mamy szansę zamordować 50%. Zamordujmy ją, spróbujmy przynajmniej. Możemy kogoś zaprosić do tego spisku? Nikt nie chce do niego dołączyć. Aha, takie buty. Ok, poprawmy relacje z naszym stewardem. I przygotujmy się do wojny z Mercją. Ewentualnie możemy poczekać, aż spróbujemy, czy nam się uda zamordować tą kobitkę i możemy spróbować zamordować tego typa, żeby stracił ten swój sojusz. Jego ziemia się rozpadnie na dwa księstwa. Jeden dostanie Gwynedd, drugi będzie w Mercji. Więc w międzyczasie możemy się udać na łupienie Szkocji chociażby. Widzę, że ktoś się już tym zajął. Szkocja, gdzie ty masz stolicę? Na wyspach, what the fuck? Niby masz 3000 wojska. No, oczywiście ja mam tutaj być. Chcemy być wikingiem. Tylko 1200 nas tutaj może być. No trochę zmienia postać rzeczy. If he helps me now, I will return the favor. Vassal factionalism. Ten typek, który jest poczwórnym hrabią? Podwójnym hrabią, przepraszam. Co ty chcesz? Dostanę 100 expa w stewardshipowi w tej... do mojego następnego punktu do wydania w stewardship. On zyska na mnie haka, ale też opuści fakcję o niepodległość. Albo mogę mu dać 350 prestiżu, albo mogę wydać 250 piety. Wydajmy piety, bo mamy piety. Okej. Udało mi się go odsunąć, teraz jest tylko 4 członków. Ale mamy całkiem niezłą armię. To jest wysoka ta jakość? Superior.
Wyższa jest tylko elitarna. Okej, okay, tak musimy przejść przez nasze ziemię, więc zostawimy te 20 lutu, które tu zebraliśmy. No, kobieta, która chciała mi odebrać tytuł królewski, przestała, że się tak wyrażę, chodzić po tym świecie, więc możemy zająć się tym drugim morderstwem, gdzie mamy aż 8% szansy. Wow. I nikt się nie chce tutaj dołączyć, ok? Czyli tego nie zrobimy. Jesteś zajęty jakąś wojną? Nawet dwoma. Ok, więc pewnie nie będziesz chciał wspierać się z moimi plądrującymi wojskami. Aczkolwiek, jak chcesz, możemy się przetrenować z tobą. Mamy superior quality army. Ktoś chce zamordować mojego więźnia. Droga wolna. Teraz w sumie już nie musimy mordować naszych więźniów, bo mamy już zreformowaną religię. Raid or trade? Cześć. Witam, panie Piotrze. Cześć. Część czego? As my troops and I prepare to sack the lands of Bernicia. Właśnie wróciłeś? Witam. Bernicia. Our first scouts report back. It seems the local towns are rich, but many are heavily fortified, and we could will be caught out of vengeful armies before we can break into the just targets. Juiciest targets. Alice not lost. The art of good raiding is all in exploiting opportunity, and we could perhaps arrange trade and tribute in exchange for staying our blade. Część, bo ja mówię bobry, więc no, ja mówię różnie. Bobry, wczoraj było halu. Czasami mówię dzień dobry. Byłeś pierwszy. Jesteś pierwszy. Zobaczmy. Aha, czyli nie będę mógł przez 5 lat plądrować tej jednej prowincji, ale dadzą mi 10 lutu, czyli 2/3 tego, co mają. Jeżeli ona się na to nie zgodzi, to będziemy kontynuować nasze plądrowanie dalej, ale musimy wydać 75 prestiża. What kind of lily liver that feudal coward makes money without raiding? Co się działo? W sumie to... Jak mam być szczery, no, nawróciliśmy prowincję Jomla. Możemy nawracać dalej. Zacznijmy od naszych ziem. Co dalej? Mieliśmy fakcję, w której ktoś próbował nam odebrać koronę angielską, więc... Założyliśmy spisek, żeby go zamordować i zmarł ze starości, zanim zdążyliśmy go zamordować. Czasami tak bywa.
Natomiast teraz plądrujemy sobie Szkocję. Albę, przepraszam. A nie, to już Szkocja, już nie Alba. Ho. Czekaj, co się zmieniło. Przed chwilą, momentalnie, co? Kiedyś to mówił. Co kiedy? Ha? Że się zmieniła nazwa. Aha! Serio? Nazwa się zmieniła, kiedy to mówiłem? Tak? O! Chcesz mnie zaatakować ze swoją tylko podstawową jakością armii? Ciekawe jak ci pójdzie. Niby mamy tyle samo wojska. O, ale nasze wojsko walczy o wiele zagorzalej. Mój wasal chce opuścić więzienie. Nie, ty zostaniesz w więzieniu. Możemy gościowi posprzedawać dzieci. Bo już tak jakby zreformowaliśmy naszą wiarę. Przez jakiś czas teraz nie będziemy jej musieli reformować. Przynajmniej tak długo, aż nie będziemy mieli dowódcy, który będzie mieć naukowe wykształcenie, bo wtedy sobie pójdziemy w skolara, nie, w teologa. Jako profet mamy minus 50% do kosztu zmian reformacji naszej wiary. Będziemy sobie mogli coś tutaj pozmieniać wtedy. Nie za 5400 pajety, tylko za 2700. Na co zreformowaliśmy? Praktycznie na nic. Jedyne co zmieniłem to z pluralistów jesteśmy teraz fundamentalistami, czyli możemy odbierać ziemię innowiercom bez tyranii i bez powodu oraz mamy 20% szybszą nawracanie, ale prowincje innej wiary mają 200% szans na to, że dołączą do buntów przeciwko nam z powodów religijnych, więc będziemy mieli pełno buntów religijnych i to jest jedyne co zmieniłem z podstawowej wiary, bo chciałem się zreformować przy poprzednim królu, bo on miał 5400 paety, więc chciałem to zrobić, żebyśmy już mieli to zrobione po prostu. Więc nie jesteśmy już niezreformowanymi poganami, więc możemy wypowiadać święte wojny teraz. Co zostało do feudalizmu? Wow, hopie. Musimy mieć 70% wszystkich technologii w tym pierwszym drzewku. 70% z 23 to będzie jakieś 19, 18. Czyli brakuje nam 5 technologii. 5-6 technologii i musimy podnieść autorytet na absolutny. Ale to jest kwestia tylko posiadania odpowiedniej liczby prestiżu. I wake screaming my heart beating fast.
I have been chained, naked, or collared, while a dozen men and women with the heads of goats descend on me, biting and tearing at my skin. What the fuck? Then suddenly I was one of them, ripping my own flesh with sharp teeth, swaving scraps, drinking blood, slurping. I've never felt anything as horrifying as when I saw the life leave the eyes of my ravaged body. But it was only a dream. It was only a dream. Prayers for Odin protection will call me. Calm me. You get cannibal. O, możemy stać się kanibalem, a o ile pamiętam dobrze, to nasza religia... Nie, nasza religia nie uznaje kanibalizmu. Wydawało mi się, że tak. Coś mi się z jakąś inną religią pomyliło. Dobra, weźmiemy 100 piety, czemu nie? Pobijmy się z tą armią. Teraz byśmy musieli uciekać. On mi się nie udał uciec. Okej. Okay. Ale niby gra twierdzi, że wygramy. Zobaczymy, bo mamy o wiele lepszą kompozycję armii niż oni. O tak, o Jezus. Jeszcze rozgromiliśmy tę armię. Oni nas zaatakowali, żeby było śmiesznie. 270 prestiżu. 770 prestiżu z tej jednej bitwy. Jesus! Zauważyłeś w ogóle jakąś różnicę w jakości streamu? Bo dzisiaj streamuję w jakości 1080p. Chcemy gdzieś zmienić naszą kulturę. Moglibyśmy naszą kulturę w Anglii i takich wysoko prowincje, które mają wysoki development, zmienić kulturę na naszą. Wtedy ten development będzie pomagać nam. 13. Tu jest kolejne 13, 14 nawet. Albo rozwijać development w naszych prowincjach, czyli to co robimy. Tu jest 8, 18 mamy z tego całego plądrowania w naszej stolicy. Jesus! Okej. Okay. Widzisz różnicę, ale na lepsze czy na gorsze? Mam nadzieję, że na lepsze. Powinno być wszystko bardziej ostre niż ostatnio, bo jednak jest o 400, nie, zamiast 1200 na 720 jest 1080, nie, przepraszam, 1900 na 1080, więc jest ile? 600 pikseli na 300 pikseli, bardziej szeroki ekran, tak jakby, więcej po prostu jest tych pikseli. Uda mi się uciec? Będziesz mnie gonił? Ale... Oddaliśmy cały ten loot, który mieliśmy przy sobie. To się liczyło. Niebezpieczna fakcja. Która? Peasant Rabble? Jedna prowincja się zbuntuje. Która? Soderkuping, ok? Ostergotland. Będziemy mieli bunt chłopski, no cóż, przez to, że nie są nawróceni.
na jedyną prawdziwą wiarę. Są all Asatru, nie Asatru. W międzyczasie zaatakujmy tego typa. Zróbmy save'a. Ty masz z kimś sojusz, z kimś ważnym, z Debaurat i dwoma swoimi wasalami, jednym moim wasalem, żeby było śmiesznie. Czy ciebie mogę zamordować? Też 8%, tak jak jego, z jakiegoś powodu. Ja jego nawet nie mogę. Dobra, po prostu święta wojna o księstwo. 200 pajet i będzie nas to kosztować. Wszyscy, którzy są katolikami, wszystkie ziemie, które są należą do katolików, zostaną przeze mnie przejęte. Jeżeli ma jakiś wasali Asatru, to zostaną zwasalizowani. Masz jakiś wasali Asatru? Nie wygląda na to. Czyli po prostu zajmę całą tą ziemię. Dobrze. Epic music! Jak zwykle przy wypowiadaniu świętej wojny. Epic music! Epic music! Epic music! Epic music! Epic music! Czy my jesteśmy już poplecznikiem kogoś? Tak, jesteśmy oddanym Tora, więc to mnie już nie interesuje. Okej. Okay. No, dalej nie mam tutaj moich... Teraz dopiero. Dobra, stwórzmy z tego armię. Weźmy wszystkich tych moich zawodowych żołdaków i... 3300 jedną armię dowodzoną przez najlepszego generała. Natomiast tą armię podzielimy na trzy części. A, jeszcze chwila. Tak będzie łatwiej i szybciej. Ta armia jeszcze ma się połączyć z tą armią. Natomiast tutaj robimy split in half. Się rozstawimy po kątach, że się tak wyrażę. Jedna armia, która podbija, i cztery armie, które czekają, żeby przyjść z odsieczą. W sumie chłopi. Chłopskie wojsko czeka, żeby przyjść z odsieczą. Na wypadek, gdyby ktoś chciał nas zaatakować. Consular Opinion plus 20. Uch, to nam nieźle pomoże. Już nie musimy poprawiać relacji ze Stewardem. Możemy teraz poprawić relacje z naszą żoną, ewentualnie. Albo nie robić nic w kwestii intrygi. Dobra, tu jest prawie do końca doszło, niech to się skończy. I wyłączymy te poprawianie relacji za miesiąc. Pytanie, do zreformowania są potrzebne trzy korony królewskie? Nie, do zreformowania nie są potrzebne trzy korony królewskie. Do zreformowania są potrzebne trzy święte miejsca. Czyli nasza stolica, Brandeheimr i North Riding. To nam było potrzebne, żeby zreformować naszą religię. Jak chodzi ci o
przekształcenie się w feudalizm, to nie są potrzebne żadne trzy korony. Jedyne, co musimy mieć, to absolutną władzę plemienną. Musimy mieć zreformowaną religię. Nasz poziom sławy musi być na drugim, czyli tym, którym jest. Development w naszej stolicy musi być większy bądź równy 5. Musimy mieć 70% wszystkich technologii w erze plemiennej. To jest wszystko, co jest potrzebne, żeby przekształcić się w feudalizm. Żadne trzy korony królewskie nie są potrzebne. Nie wiem, o czym ty mówisz. Przez to, że moje wojsko jest powołane całe, no prawie całe, bo zostało 11 dni, więc pewnie jeszcze mogę powołać z 4-5 tysięcy chłopów jeszcze, ale nadal jesteśmy na plusie. Chcesz mi dać konkubinę? No tak średnio mi jest potrzebna konkubina. I'm sorry, memory. Czy coś mogę gdzieś ulepszyć? To jest pytanie. Nope. Ewentualnie jak tu się skończy za 4 miesiące ta hala, to będziemy mogli ulepszyć tą warownię. Okej, udało się z nim poprawić relację. Skończ. Wszyscy nas w miarę lubią. Poprawmy relację z naszą żoną może. Nie wiem, czemu ma takie niskie opinie o nas. Jest innej grupy kulturowej i jestem arogancki, a ona jest... humble. Niepowściągliwą, skromna. I złapałem go! Okej. Okay. Szybko poszło. Dawaj całą swoją ziemię. Teraz rozdamy tę ziemię ludziom, którzy podążają zreformowanym Osatru i są szwedzkiej kultury. Żeby zmieniali tutaj powoli kulturę na szwedzką. Czy tam norską, przepraszam. Dobra. Grand 2. O, ups. Czyli tak. Faceci, dorośli. Jaki mają wiek, to mnie średnio obchodzi. Nie, są nisko urodzeni, to przede wszystkim. Nie są władcami. Podążają Asatru. Są norskiej kultury. I nie mają claimów. Okej. Okay. Brawo. Zostajesz hrabią tej prowincji. Jak już porobimy tych wasali, to zobaczymy, ile wasali będziemy mieli ponad limit. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Będziemy mieli jednego wasala ponad limit. Więc będziemy musieli znaleźć jakieś małe księstwo. Wychodzi na to, że będzie to Lancaster. Ma trzy prowincje i w takim razie z trzech wasali zrobi się jeden wasal. Czyli minus dwa, czyli będziemy poniżej jednego wasala, coś takiego. A nie, przepraszam, bo on jest wasalem tego. A nie, moim, okej. Okay. On ma dwie prowincje, jest katolikiem, więc możemy mu odebrać ziemię. I przez to, że
on jest złej religii, to możemy mu ją odebrać bez tyranii. To mi się podoba, więc powinniśmy poodbierać ziemię wszystkim ludziom, którzy są tak jakby nie naszej religii. I jeszcze tutaj, jak jej. Tylko, że to będą wieczne wojny domowe, więc musimy trochę poczekać. Najpierw ustabilizujmy trochę kraj, rozdając tę ziemię. Jednemu daj całą Mercję, ale po co? Po co tworzyć tak silnego wasala, jak mogę stworzyć słabego wasala? Księcia, znaczy, po co tworzyć silnego księcia, bo Mercia to jest chyba największe... Mercia i York to są dwa największe księstwa w Anglii. Więc po co tworzyć silnego księcia, jak możemy stworzyć w miarę takiego słabego księcia? I być już poniżej limitu wasali. Mamy jednego zarządcę, jednego dyplomatę. Teraz będzie wojowniczy kolo. No, oni dostają dodatkowe skille, jak się stają hrabiami. Ciekawe. Czemu tu jest tyle rzeczy? O, możemy założyć... święty zakon. Bo ten, który jest we Wolinie, jest chyba z Old Asatru. Czyli on jest naszej niezreformowanej wiary. Aczkolwiek jak my chcemy zmieniać naszą wiarę jeszcze, to nie wiem, czy jest sens zakładania teraz świętego zakonu, bo później będziemy musieli temu świętemu zakonowi odebrać wszystkie ziemie, żeby stworzyć nowy święty zakon, jak znowu zreformujemy religię, więc na razie wyłączymy tą opcję. Ale postawić runestone możemy. O czym będzie mówił? O moim poległym przeciwniku? Nie. Gdzie chcemy postawić? Ostergotland, czyli tu. Westkershire. A, bo to są prowincje, które mam teraz we władaniu. No nie, to w Ostergotland go postawimy. Tu nie ma żadnego runestona. Okej, rozdajemy ziemię dalej. Mamy już intryganta, dyplomata, znaczy stewarda, dyplomatę, generała. Teraz zróbmy naukowca. Bez gauta może. Trochę młodszego. O. Teraz jakiś intrygant. Że trochę młodszy. No, on nie dostał skilli żadnej. I została mi jedna prowincja. Bo dwie dodatkowe, które będę mógł kontrolować, to po prostu odbierzemy Kindę i Nergik naszym wasalom, żeby mieć cały Ostergotland. Ostergotland, Ostergotland, jakkolwiek się to wymawia. Pod moim władaniem. Będziemy mieć dwa księstwa pod moim władaniem. Więc nie wiem, jeszcze jeden steward. 17-latek, damy mu szansę. Tak, tak, mam jednego wasala za dużo, więc stwórzmy księstwo Lancaster. Nadajmy tytuł księcia Lancaster gościowi w Lancaster. Chociaż on jest Old Asatru, on jest katolikiem. Jak ci nadam księstwo, zgodzisz się nawrócić?
jeszcze jakbym ci wysłał podarunek. 168, Jesus. Jeszcze nie jest powiedziane, że będziemy mieli gwarancję tego, że on się nawróci. No ale cóż. Okej, udało się. Nawrócił się. Po dobroci. I teraz powinniśmy być jeden poniżej limitu, albo na limicie. Okej, idealnie. Następne małe księstwo to są... Mamy już księcia Chwic? Mamy już księcia Chwic. I on powinien mieć tych dwóch typków pod sobą. Ale w sumie zaczniemy mu nadawać tych hrabiów w momencie, gdy ja będę mieć za dużo wasali pod sobą. Na razie jest to nieopłacalne, bo ci wasalowie mi płacą podatki i tak dalej, a nie jemu. Dobra, przyspieszmy grę na 4. Skończyliście budować? Jeszcze nie. Jezus. Trwato i trwato. 31 intrygi ma nasz szpieg. Chłopie! Będziemy teraz się chyba szykować do najechania Danii. Bo Dania jest Invade Kingdom, potrzebujemy. Tylko musimy mieć czwarty, czyli maksymalny poziom prestiżu. A nie, przepraszam. Maksymalny jest chyba Living Legends, tak? Living Legends, czyli piąty poziom. O, komuś się zmarło. Oczywiście temu mistrzowi szpiegów, którego tak wychwalałem. 19, co? A tu jest 29. Tylko, że on jest silnym wasalem. Dobra, damy cię do rady. Niech ci będzie. Zachowajmy jako taką równowagę w kraju. No, w sumie lepiej nie zaczynać teraz żadnych wojen. Ewentualnie możemy pójść splądrować Danię. Bo za 3-4 miesiące będziemy mieli chłopski bunt. To splądrujemy. A Danię, czemu nie? Mam miejsce zbiórki tu, miejsce zbiórki tu, tu i tu. Powinniśmy mieć też miejsce zbiórki gdzieś w Polsce. Gdzieś w Norwegii. Ile on ma wojska? 4600. Więc 4000 plundrowników musimy mieć. No, halo? Gdzie są ci ludzie? Wow, jednego mi dodało. Czy my możemy zwiększyć na trzeci poziom nasze te armie zawodowe? No to jest pytanie. Spróbujmy. 230 prestiżu. Z jakiegoś powodu mój prestiż nie spada miesięczny. Może po odpauzowaniu dopiero spadnie. Tu mam być ja. Możemy już wydziedziczyć pierwszego syna. Jeszcze dwóch.
W sumie wszystkich tych trzech, którzy nie będą następcami, wyślemy do Gwardii Warangiańskiej. Zobaczymy, czy któryś z nich to przeżyje. Najeżdżają naszego wasala. Cóż, martw się sam. Jakby najeżdżali moje ziemie, no to byśmy musieli z nimi zrobić porządek, a tak... Chyba muszę kichnąć. A psik! O, bunt chłopski. Gdzie oni są? A, no tak, oni mieli być tu. Wystarczy. Idźcie się zająć tymi chłopami. Pierworodny osiągnął. Pełnoletność? Nie. A, bo oni są bliźniakami. Dobra. I ty już jesteś zaręczony? Bo w ten sposób zawarliśmy sojusz ze Stonią z powrotem. Czyli nie mogę cię wysłać do... Gwardii Warangiańskiej. Mogę wysłać mojego pierworodnego do Gwardii Warangiańskiej, ale nie w trakcie wojny. Ale pierworodniaka na raczej nie będę tam wysyłał. Znajdźmy ci jakąś fajną żonkę. Jakaś, która ma piękność. Możemy cię wydać za moją wnuczkę. Siostrzenicę, przepraszam. Ale... Oni są spokrewnieni. Więc może nie. Wiekiem ich poukładajcie. No i tylko dorośli oczywiście. ...27, beautiful. Maksymalny poziom. Okej, Litwinka, co? Spróbujemy ją nawrócić. No, przy minus 60 raczej nie będzie to możliwe. Wojna domowa, widzę, się tu zbiera. On zbiera armię. Nie wiem, czy nie będzie lepiej dla nas uciekać. Z 3000 raczej nie wygramy. No nie, jedna armia idzie tu, jedna tu. Przepłyniemy sobie tutaj. No, wygraliśmy tą bitwę. Do paki z nim. No, on był niezłym generałem. Okej, okay, co powiesz na to, że... nie wykupię, tylko wypuszczę cię za to, że się nawrócisz. I będziesz moim rekrutem. Tylko będziesz mieć minus 100 opinii do mnie. No cóż. Ale jak się nawrócisz, to może będziesz mieć pozytywną opinię. Zobaczymy. Nie, minus 90 mimo wszystko.
O, on też i płynie na Sinon chyba. Takie mam wrażenie. No to my płyniemy tu w takim razie. I złupmy jego stolicę. Też. 23 złota. Pójdziecie tam na piechotę. No dobra. Mamy 92% szansy na zamordowanie typa. Raz, dwa, trzy, cztery. Masz pięciu synów. Opie, dawaj, niech się rozpadnie ta dania na części pierwsze. Ewentualnie możemy go spróbować wyzwać na pojedynek, ale nie wiem, czy to się dla nas dobrze skończy. Nasza postać nie jest zbyt dobrym wojakiem. Fate of Norsemen. All Norse countries and characters in your realm become Swedish. Okej, okay, czyli nasza norska kultura rozpada się na norweską, szwedzką, duńską i tak dalej. Czyli od dzisiaj jesteśmy Szwedami. No i żeby było śmiesznie, tu jest norweska. Tu jest dańska. Duńska? Nie, dańska, bo duńska to jest tutaj. Dutch. I oczywiście, że jestem przywódcą szwedzkiej kultury. Nie? Płyniemy tu. Odkryłeś moje starania. Znaczy, nie wiesz, że to ja próbuję się zamordować, odkryłeś, że jest taki spisek. Jakbyśmy tak spróbowali twoją żonę za 18 zatrudnić do tego spisku, tego typka za 40, tego typka za 18, jak się to zmieni? Mamy 95% sekretności. Czyli mimo, że spisek został odkryty, to nie będzie, ma tylko 5% szans na to, że nas jednak odkryje. Chyba mi idą zaatakować. No nic, mamy dwukrotnie lepszą jakość armii. Przyjrzyjmy się tej postaci naszej. To jest taki już wiking, a idzie na nas... W sumie też wiking. Wydawało mi się, że... Im jest większy, tak jakby, poziom armii, tym lepiej powinniśmy, że się tak wyrażę, wyglądać ta nasza ikonka.
nad nim rozgromiliśmy. Dostaliśmy 627 prestiżu. Za tą bitwę. Nice. Tu jest 23. Będziemy mieli 118 plus 3, 121 lutu, ok? Po tej prowincji musimy wracać. Będziemy mieli pełne kufry. Przepełnione kufry w sumie. 4000 nam nie idzie, dobra. Taktyczny odwrót. Czemu nie... Najpierw czekacie, aż skończycie, co? Plądrować. Okej. Okay. Interesujące. Nie uda mi się uciec. Muszę wygrać jedną bitwę. Zatrudnić za 13 złota nową osobę. Czyli jeszcze zyskaliśmy 978 prestiżu. Ona jest w ciąży. Okej, okay, czyli nasz wydziedziczony syn został właśnie królem Estonii, jakby nie było. Więc nikt nie narzeka. Jest królem, tylko nie Szwecji, a Estonii. Odwołać tą armię. Czy ja już jestem exalted do Mogsman? Nie, jestem illustrious. A, udajmy się na polowanie może. Zdobędziemy trochę prestiżu i zmniejszymy nasz stres. Nie zmniejszyło to mojego stresu z jakiegoś powodu. Dlaczego? Szans, że obecny król Estonii umiera. Udało się. Estonii. Danii. Ja tracę prestiż, bo się uzupełniają te nasze wojska. Okej. Okay. Ona mnie zaprasza na ucztę? Nie. Właśnie, sprawdźmy wszystkich wasali tutaj. Olda Satru. Może się nawrócisz. Olda Satru. Majdakse. Raczej nie. Ale oni są Asatru, więc nie mogę im odebrać ziemi. Ona jest katolikiem, więc oddawaj ziemię. Wiemy, że się nie zgodzi, więc powołajmy tutaj armię.
ktoś tam do niej dołączył w tej wojnie domowej. Nawet jeden księżna się dołączyła. Fajnie, bo oni wszyscy trafią do pierdla. The cops. If it is a pond for cops you are interested in, I can build you a terrific one, my lord. The builder before me has good credential and my coaches have seem very excited about the prospect. Wszyscy kurierzy zyskują 20 opinii. Zobaczmy, czy uda mi się. Nope. Oczywiście, że wylosowałem 28% porażki, a nie 79%. Nie. 21% porażki, a nie 79% sukcesu. Okej, ale widzę, że zainteresowania streamem dzisiaj nie ma, bo oprócz mnie tu nikogo nie ma. Piotrek ostatni raz odzywał się 20 minut temu. Kolejny syn, co? Mogę mieć sojusz z estońskim wasalem. Nie, dziękuję, niepotrzebny mi. Podbija szybciej ode mnie? Onagery. My też mamy onagery, nie? O. Tak. O. Zdecydował się porzucić to. 50-50. Zyskamy opinię wszystkich gości, kurierów i prestiż, albo stracimy prestiż, ale też zyskamy opinię. To jest 53 do 46. Udało się. Ta armia popłynęła gdzieś na moje mainland chyba, na to wygląda. No to będziemy ich podbijać powoli. No, spróbujmy ich złapać. Mój syn ma córkę. Freję. Okej. Dobre imię dla amazońskiej piękności.
Zabiliśmy jego przywódcę. Mój syn cierpi na zapalenie płuc. Znajdźmy lekarza w takim razie. Jeszcze rozgromiłem tą armię. Nieźle. Task finished. Increase control. O, szybko ci poszło. Satru. Czemu nie nawracasz dalej? Proszę ja ciebie. 10? Nie, nie. Wow, serio? Jesteś najlepszym kandydatem. Okej, ostatnia z naszych prowincji, którą musimy nawrócić na nawróconą, reformowaną wiarę Satru. Podwójny bonus, co? Okej, 155 złota. To powinno pomóc naszemu synowi. Jak się zdecyduje na leczenie. Okej, kolejny syn. Zrób to, co jest wymagane. Oczywiście, że się nie udało. Okej, może pozbędziemy się jednego syna dzięki chorobie. Jednego syna mniej do wydziedziczenia. Wyślemy go do Gwardii Warangiańskiej, jak tylko skończymy wojnę. Mam dwie wojny w ogóle. Czym jest ta druga? I z kim? Z nim? Okej. Radź sobie wasalu, skoro wypowiedziałeś wojnę. Wiem, że on może się ożenić. Czy nie, to jest wojna obronna, tak? Ten gościu wypowiedział wojnę mojemu wasalowi. I widzę was. Będziecie chcieli podbijać moją stolicę? Coś takiego. Co powiecie na 8-tysięczną chłopską armię? Okej. Jednego syna udało nam się stracić przez chorobę. Czyli jednego mniej do wydziedziczenia. Jak tu będzie 10 developmentu, to dajemy tutaj. Dżihadyści, znaczy ci muzułmanie wznowili dżihady. Czy tam zaczęli dżihady? No, oni nawet nie mają dostatecznie dużo wojska, żeby oblegać moją prowincję. A. Dostali wciury od mojej chłopskiej armii. Złożymy w ofierze. On jest księciem, jakby nie było. Musimy zwiększać swój postrach. Ile go w ogóle mamy? 88? Nice. Chcesz się poddać? Poczekajmy, może uda mi się złapać tego typa.
wszystkich wtrącam do więzienia? Tak. No. Dobrze. Oddawaj ziemię. Drugą też. Jesteś nikim. Ty oddawaj tą ziemię. A ty... oddawaj... swój tytuł książęcy. Ty oddawaj swoją ziemię. Pięknie. Teraz musimy nadać to ludziom naszej wiary i szwedzkiej kultury. O, Swedes, okej. Okay. Dorset, Lancashire, pójdzie do ciebie. Derby, pójdzie do ciebie. Carlisi. Do jakiegoś intryganta. I Durham do jakiegoś uczonego. On ma 34 learningu. Czemu nie mogę go mianować z Goodim? No, mamy lepszą kandydatkę tutaj. Moją lekarkę chyba w sumie. Ile mamy wasali? Nadal 40. Nawet jeden ponad limit z jakiegoś powodu. Ponad, poniżej. Hello! Co powiesz na potyczkę z moją chłopską armią? No, zabiliśmy nieprzyjacielskiego czempiona. Escaped Thrall. Sobie radzić. Już nie jestem w trakcie wojny. Bez Ibrym, wyruszaj do Gwardii Warangiańskiej. A nie, jestem w trakcie wojny. Nie ty, tylko ty. Bez Ibrym. Nadal jestem w trakcie wojny. A i mój pierworodny nie powinien brać udziału w bitwach. Znaczy, następca, nie pierworodny. On nie jest pierworodnym. Nie chcemy, żeby zginął przypadkiem, śmiercią.
bohaterską, aczkolwiek nieuniknioną. Powołamy tu armię. Bardziej chodzi mi o tą moją zawodową armię. Dobra, koniec. Tu nie ma opcji przenieść wszystkie jednostki danego typu do tej następnej armii. Złapię jedną czy obie armie? 15 dni, 12 dni, no to obie armie złapię. Rozgromili. Pięknie. 1115 sławy! Ok, już jesteśmy Exalted Amongst Men. Możemy wypowiadać w takim razie wojnę o Danię. Jak tylko Dania przestanie mieć wojnę domową. Wtedy będzie nam brakować jeszcze Norwegii. Do tego event, do tej decyzji. Secure the High Kingdom of North Seas. Musimy mieć Norwegię, Anglię i Danię pod swoim władaniem przez 30 lat. Aha. I musimy kontrolować North Sea Region. Okej, od dziś jesteśmy administratorem. Plus 1 do dyplomacji, plus 3 do stewardshipu i plus 5 do opinii wasali. A psik! Moglibyśmy poprawić trochę swoją dyplomację albo walkę. Na przykład być zarządcą, overseer, marshal i stewardship. Ok, authority focus. Plus 1 do marshal, plus 20% do zdobywania
po strachu i kontrola szybciej wzrasta. Okej, poprawiliśmy relacje z naszym synem. Przestańmy to robić. Lewiata! Weźmy prestiż, czemu nie? Zwłaszcza, że tracimy prestiż, gdy mamy powołane wojsko, na to wygląda. Albo przez to, że oni się uzupełniają. Może to przez to. Ktoś chce odebrać koronę Danii. A, jego najsilniejszy wasal chce odebrać koronę Danii. Okej. Akcja silna. Peasant rubble. Aha, tam gdzie ich nawracamy. No tak. No, zaatakujesz mnie? Dawaj! Nie, nie zaatakujesz mnie? O, pussy. Too many held duchies. Ja mam trzy księstwa? Norfumbia. A, no tak. Powinniśmy nadać te księstwo komuś. Tobie je nadamy. Mamy 93 po strachu. Okej, wyślijmy naszego syna do armii parangiańskiej. Na razie. Jeszcze cię wydziedziczymy. Jak już podszedłeś do tej armii warangiańskiej. Wypuścimy naszego bratanka z więzienia. Nie wiem, czemu w ogóle go mieliśmy w więzieniu. I zwołajmy ucztę.
Przez to, że nie ma Anglii, Szkocja postanowiła być drugą najsilniejszą, najsilniejszym mocarstwem w Anglii. Okej, okay. A wygląda na to, że dzisiaj jest dzień niedostreamowany dla mnie, bo nikogo nie ma na czacie. A to, że ja sobie tu siedzę i gadam sam do siebie, no to nie o to chodzi w streamowaniu. Więc zrobię sobie dzisiaj dzień wolny. Zrobimy save'a. Poczekamy parę minut, aż się ktoś na czacie odezwie. Okej, w takim razie kończymy ten dzisiejszy stream przedwcześnie. Akurat się zaczynała robić ciemno, więc nawet nie muszę jeszcze spalać światła.